Konkurs na zagospodarowanie bulwaru filadelfijskiego dotyczy 2-kilometrowego odcinka od przystani AZS-u aż do terenów za mostem kolejowym. Aby tam było atrakcyjnie, aby chciało się wychodzić z pięknej Starówki na piękny bulwar filadelfijski nad Wisłę, która przecież również jest piękną rzeką, ale jednocześnie pamiętajmy, iż architektom postawiono twardy warunek. Nie wolno zepsuć panoramy Starego Miasta. Bulwar filadelfijski ma stać się nie tylko miejscem bardziej atrakcyjnym, ale także bardziej bezpiecznym dla pieszych i rowerzystów. Jednak zmiany w organizacji ruchu nie utrudnią życia mieszkańcom Starówki. Jeżeli to ma być miejsce rekreacyjne, a tak wskazały nam konsultacje społeczne, to należy zapewnić spokój w tym obszarze, czyli znaleźć sposób na ograniczenie ruchu tranzytowego, który tam się odbywa. Całości ruchu nie jesteśmy w stanie zlikwidować, no bo Stare Miasto wymaga obsługi komunikacyjnej, więc w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, dla obsługi Starego Miasta ruch samochodowy na bulwarze zostanie. Podczas konferencji prasowej prezydent Michał Zalewski mówił także o propozycjach zmian w tegorocznym budżecie Torunia, które na najbliższej sesji zostaną przedstawione Radzie Miasta. Będziemy mogli w tym roku mniej wydać o 44 miliony złotych na funkcjonowanie miasta. Dochody też będą niższe, w związku z tym o 37 milionów, a więc deficyt budżetowy, czyli ta ujemne podsumowanie budżetu będzie mniejsze o 7 milionów. Wiemy także, iż deficyt budżetowy po podsumowaniu całego roku, a więc w styczniu, lutym, on jeszcze ulegnie zmniejszeniu o kolejne kwoty. Dzięki oszczędnościom będzie także możliwe szybsze wypłacenie kolejnej raty wykonawcy drugiego odcinka trasy średnicowej i zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i oświatę. Na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych to wynika z tego, że mamy dodatkowe etaty, które trzeba było skierować do nauczania indywidualnego między innymi, a także zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Oprócz tego zwiększenie, które zaproponujemy, to jest zwiększenie wydatków na trasę średnicową, na drugi etap. Tam prace postępują tak szybko, że potrzebne jest w tym roku jeszcze 3 miliony złotych na ten cel. I oprócz tego zwiększenia będziemy jeszcze proponowali wydatki na zakup rentgena cyfrowego w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Zmiany w tegorocznym budżecie Torunia będą rozpatrywane przez radnych 18 grudnia podczas pierwszej roboczej sesji nowej Rady Miasta. Jednak najważniejszym punktem sesji będzie rozpoczęcie debaty nad projektem budżetu na rok 2015, który zakłada kilkudziesięciomilionową nadwyżkę finansową, która przeznaczona zostanie na zmniejszenie zadłużenia Torunia.